Siemanko, strzelecki weekend za mną. Dzisiaj porozmawiamy o zawodach Piro w Brzegu. Krótka moja opinia oraz przebiegi z adnotacją, co poszło nie tak i jakie uzyskałem wyniki. Natomiast zaczniemy sobie od krótkiej opinii, bo jeżeli chodzi o Piro Brzeg, to uważam, że to są najlepsze zawody w kraju, jeżeli chodzi o Piro. I chyba ogólnie o zawody w takim ogólnym znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest naprawdę zajebiste podejście do strzelców. Cała oprawa, dekoracja, wszystkie te elementy są naprawdę zrobione perfekcyjnie. Ponadto możemy być zawsze pewni, że zjemy coś dobrego na miejscu. To jest zawsze dopięte na ostatni guzik, tak żeby dla każdego starczyło, tak żeby miał wybór i żeby zjadł coś innego niż je normalnie, czyli nie są to po prostu kiełbaski z grilla, ale był w tym momencie dzik na tych ostatnich zawodach i każdy mógł zjeść trochę dzikiej świni. Więc pod tym kątem, jeżeli chodzi o stronę dobrego samopoczucia na tych zawodach, to na pewno nie można nic ująć ani nic krytykować. Ponadto Piro Brzeg zawsze dbają o to, żeby było dużo fajnych nagród, więc kilka osób wróciło tego dnia z bronią całkowicie nową i całkowicie za darmo do domu, ale również było dużo innych nagród, różnych, ciekawych, związanych ze strzelectwem, czy też nie. Więc pod tym kątem naprawdę jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Jak i również wystawcy czy sponsorzy tego dnia byli wielokrotnie docenieni przez organizatorów, przez prezesa czy przez samego Rafała, który był chyba, wydaje mi się, organizatorem głównym tych zawodów. Więc pod tym kątem, jeżeli ktoś szuka miejsca, gdzie nie tylko będzie mógł rywalizować sportowo, ale miło spędzić czas, pogadać, poznać ludzi i tak dalej, polecam Piro Brzeg pod tym kątem jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tory, to tory były wymagające, były bardzo trudne, nawet jak na Piro i nawet jak na tą dyscyplinę, która wymaga myślenia bardzo dużo na torze, to mimo to te tory były naprawdę trudne, były zróżnicowane, były skomplikowane, wymagały trochę umiejętności sportowych, trochę umiejętności strzeleckich i trochę takiego zastanowienia się nad tym, co się chce zrobić. Więc jeżeli ktoś też szuka takiego miejsca, które będzie idealne dla osób ceniących Piro właśnie za te wszystkie aspekty, no to w Piro Brzeg się odnajdzie. Jeżeli ktoś jest takim czystym sportowcem, strzela głównie IPSC, no to moim zdaniem może mieć trudno, bo wiele rzeczy jest nieintuicyjnych. Dla niektórych może być to minus, ale dla fanatyków Piro na pewno nie, bo jakby o to chodzi w tej dyscyplinie, żeby było nieintuicyjnie. Oczywiście to wszystko się mieszało z aspektami sportowymi, więc czasami trzeba było do niektórych torów podejść bardzo sportowo, a do niektórych torów trzeba było podejść taktycznie, tak to bym powiedział. Uwaga! It was at this moment that he knew. He fucked up. Kurwa. Shit, here we go again. Wstań, rozładuj na tym kierunku. Jeżeli skończyłeś, wstań. A.
Uwaga! Uwaga! Kurwa, pierdolony! Uwaga! Tak. Uwaga. Cover. Mogliście zobaczyć na załączonym obrazku. Zrobiłem dużo głupich błędów, które mnie sporo kosztowały. W Piro niestety jest tak, że jeżeli zrobimy kilka strzałów na jednym celu, na jednym zadaniu źle, no to za każdy strzał mamy liczoną procedurę, a to jest naprawdę bolące i czasami rozwalające cały tor. Ponadto to, co jest w IPSC, a czego nie ma w Piro, czyli hit factor, w IPSC po prostu każdy tor ma maksymalną ilość punktów. Jeżeli dany tor jest krótki i zrobimy na nim błędy, to on może zasadniczo nie wpłynąć aż tak bardzo na wynik, jeżeli powiedzmy mamy tendencję taką, że reszta torów jest wysoko. W Piro niestety nie ma, błędy się sumują. Jeżeli na krótkim torze zrobisz głupie błędy, no to one po prostu będą miały taką samą wagę jak na długim torze, a na długich torach po prostu potem ciężko jest pewne błędy odrobić. Więc ja po tych kilku torach, gdzie zrobiłem kilka głupich błędów
i mając możliwość podglądu punktacji i wyników osób sprzed meczu, jak i również te wyniki były na bieżąco uzupełniane, więc mogłem widzieć, jaka jest tendencja. I jeżeli ci z góry mieli naprawdę świetne wyniki i widziałem, że po prostu ilość moich kar no, całkowicie utrudni jakiekolwiek wejście na podium, no to już to po prostu można było sobie szybko przeliczyć, bo jeżeli na danym torze pierwsze 10 osób ma różnicę w czasie, nie wiem, połowa sekundy czy sekundę i po prostu pierwsze 10 osób wręcz walczy częściami sekund o to, gdzie być, no to już mam pewną informację, że tego toru na przykład nie zrobię szybciej niż dany wynik, znacząco szybciej, na tyle, żeby odrobić te straty w sekundach z wcześniejszych torów. I na podstawie tego po prostu podjąłem decyzję, że nie ma co tutaj się spinać i nie ma co wymyślać i jakby nie osiągnę jakiegoś tam super wyniku, więc resztę zawodów potraktowałem bardzo mocno treningowo. Po prostu robiłem rzeczy, których normalnie na zawodach bym nie robił, bo by mogły być za bardzo ryzykowne. Tutaj podjąłem to ryzyko, bo nie miałem nic do stracenia i bardzo dobrze, bo robiąc pewne rzeczy na torach zupełnie innych, czy na torach, które nie jestem w stanie ułożyć, no bo każdy ma swoją charakterystykę układania torów, swoje podejście, rzeczy, na które zwraca uwagę, więc to była idealna okazja, żeby trochę podciągnąć pewne rzeczy, czy sprawdzić pewne rzeczy, zaryzykować, ale mieć feedback dla siebie. I tak właśnie to zrobiłem. Mimo to nie poszło źle, mimo że zrobiłem wiele różnych innych błędów, to moim zdaniem nie poszło źle. Ja ogólnie jestem w siebie zadowolony, przebiegi mi się podobały, wiem co dopracować, żeby było lepiej. I co mogę dopracować? Dwie rzeczy. Po pierwsze, mimo że z pistoletem jestem już zaprzyjaźniony i bardzo dobrze mi się z niego strzela, mam go zasadniczo drugi miesiąc, to jednak widzę, że muszę poprawić trochę tą intuicję, ponieważ jeżeli przyspieszałem i starałem się nie celować celownikiem, no to jednak nie trafiałem w alfę. Coś, co w Glocku no, nie było aż tak trudne do zrobienia. Więc po prostu tutaj muszę wprowadzić więcej treningu z pistoletem, czy na sucho, czy na strzelnicy, ale muszę o tym po prostu pomyśleć, żeby ten staż z tym pistoletem był po prostu większy. Druga rzecz, która tutaj mocno zawiodła i co mocno wpłynęło na mój wynik, to jest głowa, łepetyna. Po prostu robiłem błędy wynikające z tego, że nie mogłem skupić myśli. Nie miałem złego dnia, miałem bardzo dobry dzień. Wydawało mi się, że jestem w formie i że głowa będzie dobrze działała, że mi nie zawiedzie. A jednak to głowa w głównej mierze tutaj wpłynęła na wynik, niestety. Jaki z tego wniosek? No, mam dwa wnioski. Po pierwsze, chyba muszę wprowadzić jakąś suplementację mózgu, żeby on sprawniej pracował. A dwa, muszę zwiększyć ilość treningów z torami, żeby łączyć ze sobą więcej rzeczy związanych ze strzelaniem i myśleniem, bo tory były wymagające i po prostu tutaj zawiodła głowa. Więc te dwie rzeczy muszę wyciągnąć, ale tak jak powiedziałem, ze swoich przebiegów jestem zadowolony. Większość rzeczy poszła tak jak chciałem, więc się z tego cieszę. Zrobiłem kilka głupich błędów. Oprócz tych wynikających po prostu z początkowych przebiegów i z tego, że nie przemyślałem czegoś i po prostu zrobiłem coś głupiego, co mnie kosztowało dużo, to jak sobie popatrzyłem również na inne przebiegi, no to miałem dużo, dużo Charlie i to też muszę dopracować w takim wypadku. Ale mówię, jestem zadowolony i jestem szczęśliwy i polecam Vampiro Brzeg. To było na tyle. Dzięki wielkie. Cześć!